Czat, uwaga! Mam zaplanowane jakieś aktywności na dzisiejszy stream. I know, it's f***ing insane. Nigdy tego nie robię, bo tak naprawdę nie planowałem tego, ale akurat się tak złożyło. Że zamówiłem sobie grzały. Pierwsze co robimy, bawimy się drutem, czat. PogChamp. To są, uwaga, te grzały były drogie. Nawet nie wiecie, ile zapłaciłem za ten, za te kawałki drutu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, w sensie ja wiem, że wielu z was nie będzie totalnie wiedziało, o co z tym, ten, o co, come on, ale 2 złote. Trochę więcej, czat, rozbiłem pudło. Na samym, kurwa, początku. A czekajcie, bo to się chyba naprawić da. Dobra, działa, działa, dobra. To po raz drugi. Dobra, mniej więcej działa, jak jest zamknięty, działa, okej? Okay? Mamy tak, czat, mamy druty. To jest drut ogólnie, dajcie mi to otworzyć w taki sposób, żebym tego nie rozjebał. Dziękuję, uwaga. To są kawałki drutu, czat. Dla tych, którzy nie wapują, jak działa wapowanie? Masz, kurde, mały, ten, jak się nazywa? Reaktor nuklearny w łapie, który ci po prostu prąd wypi... do druta. I w drucie masz watę, którą nasączasz liquidem. Dziękuję, język polski. I chuj, wiecie o co chodzi. Super, cieszy mnie ten fakt. Gdzie jest wata? Ty mi się patrzysz na dupę? Mam watę, czat, mam watę. Mamy drut. Te kawałki drutu, Uspokój się z tym kablem. Te kawałki drutu, czat, żeby was nie skłamać, kosztowały mnie w polskich cebulionach. Dobra, jednak były tańsze. Prawie 100 zł. Te kawałki drutu, to jest drut, po prostu drut. Drut NI80 plus A1. Nie wiem, czym jest kurwa drut A1. Prawie 100 zł. Bo co, uwaga, oryginalny coil, coil mastera, kurwa. Arno, powodzi się, kurde, byczku, za hajs widzów baluj. Proste, że tak. Mówiłem, że dzisiaj, wy jeszcze nie wiecie, ale ja mówiłem, że dzisiaj wchodzimy na grubo, otwierać, zostawać bogaczami. O kurwa. Czat, wyciągnąłem grzałę i nie wiem, kurwa, jaka to jest. Co to jest za grzała? O, cię dupa. I don't know, I believe so. Dobra, to był super Tiger Coil. Uwaga, czat, ja wam pokażę, jak to wygląda. To jest unboxing live. To jest, kurwa, pa, masz tutaj przegrody, nie? Widzisz, raz, dwa, kurwa, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, coś tam, więcej niż sześć na pewno. Nie chcę mi się do końca liczyć. Jest więcej niż sześć przegród, gdzie mamy różne typy drutu. W dużym skrócie. Więcej niż sześć. Miałem rację, dziękuję. Po sześć jest siedem. No tak! Dziękuję, pirania. Siema, kurwa. Siema, Adek, co tam? Nice cock. Dzięki, twój też. To on tylko do trzech umie. Nie, ostatnio się dowiedziałem, że do 12 też umiem liczyć, czat. Nawet nie wiem, czy nie na streamie. Nie mamy drutu w Polsce i co? To się zdało, Polaku. Nie no, to żart, czat, ja was kocham. Czasem. Ej, czat! Ja pierdolę, dobra. Czat, zanim... Nie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Umówmy się. To, co ja dzisiaj zobaczyłem, rozwaliło mi głowę. Mieliśmy kiedyś pewien segment streama, gdzie oglądaliśmy zagranicznych Afroamerykanów, którzy reagowali na naszą świetną polską cebulionową muzykę. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak jeszcze powiem, żeby dać wam pełen kontekst, żeby na pewno każdy... Przepraszam. Wypuściłem piosenkę jakiś czas temu, którą robiłem totalnie na streamie i słyszeliście łeb, żebym ją po prostu wypuścił, bo tragedia, no masakra. Wypuściłem piosenkę, nie wiem jakim cudem, ona ma 212 tysięcy wyświetleń aktualnie. Jeżeli nie słyszeliście, to wam mogę w sumie linka rzucić, tak jednego. Jest sobie piosenka, nie? Słucham jej w aucie. To cieszy mnie to Lady Mario. Naprawdę pojebanie dobrze się przyjęła i cieszy mnie, tak jakby odbiór pozytywny piosenki, pomimo tego, że zrobiłem ją skasowany na streamie. Ale uwaga, czat, doczekałem się swojej pierwszej zagranicznej reakcji i chcę z wami przeżyć ten moment. Ja już to widziałem, będę z wami szczery, nie mogłem się powstrzymać, ale uwaga, jest oficjalnie zaliczam się do grona polskich raperów, gdzie zagraniczni Afroamerykanie reagowali do ich piosenek, grupy polskiej raperów, nieważne. Lil Nygma, Together with Christmas, czajcie? Christmas, cecha, jak jesteś na czacie, to o tobie. Pocisnął ci za nich. Christmas, really? Święta? Święta, naprawdę święta? Panorama, panamera, mi znowu ten pan nabiera. Hej, to mikuje jak sera. Wkręca się, patrzcie się na ten headbomb. Mikuje jak sera, proszę znowu mnie uwiera. Nie rozumiem, szukruje jak cholera. Zadzwonimy do dealera, bo na THC rozpiera. Patrzcie się, buja się, jest dobrze. Refren buja, refren go buja. Spit, talk it. On rozumie przekaz, wy nawet nie wiecie, on rozumie to. Rozumie lepiej niż my, no właśnie, czat, wy nie zrozumieliście nigdy przekazu piosenki, on rozumie jej. Nawet nie ma wam co tłumaczyć, nie, to nic nie da. Ja bym mógł wytłumaczyć, ale to by nic nie dało. Też był najebany tylko w trakcie nagrywania tego filmiku. The beat is so soft. The beat is so soft, ja wiem, robiliśmy go na streamie, na Twitchu, hell yeah. Ale ci dupsko liże, dobrze, czat, jak chcecie mi lizać dupę, liżcie mi dupę. To brzmi bardzo źle, wiecie co, nieistotne, nic nie mówiłem. Na pewno zrozumiał przekaz, czat, wy hejtujecie po prostu. Przestańcie hejtować. Dobra, to jest koniec tej świetnej reakcji, ale bawiliśmy się świetnie, czat. Zostawcie mu coś miłego, kurde, tam na dole, bo to wariat dobry jest. Love so much, pozdro ze streama. O, dobrze jest, dobrze, czat, dobrze piszecie. Teraz pytanie, kurde, co ja chcę tutaj zamontować? Co ma tutaj oporności, muszę sprawdzić. 0,6.
robię czad, idziemy w duże chmury, czy idziemy w dobry smak? Idziemy w sensowny build, czy idziemy w głupie chmury? Ale głupie chmury w dualu? Przepraszam, wiecie co, zrobię chwilę ankietę. To idziemy, głupio, duże chmury, smak, sensownie. Rozpocznij ankietę, macie minutową ankietę nad czatem, czat? Czekam na odpowiedzi. Głupio, duże chmury, kurwa, mogłem się spodziewać, no tak, no bo smaku i tak nie zobaczycie. Czego ty się spodziewałeś, to jest prawda, czego ja się spodziewałem. No dobra, okej, okay. 0,22 to jest najmniej, jak mamy. Dobra, czyli montujemy grzały, które się nazywają Torturo City. Jak to się, kurwa, nawet czyta, nie wiem, spali grzałę. Obawiam się, że jej w ogóle nawet nie zagrzeje, przez to jak, kurwa, jaką ona ma oporność. Ona jest chyba do singlowych buildów bardziej przystosowana. Nie wiem, czy wam pokażę nawet to. Patrz to, człowieku, pa. Widzisz to? Pa to, gościu. Pa, jak to pojebanie wygląda. Widzisz tego druta, gościu? Pa to, chłopie. Jezu, jakie piękne. No, te druty są, kurde, quality, chat. Zajebiste paznokcie. Dzięki! Obcinałem przed streamem, żeby nie było, że jestem, kurde, ten, nieogarnięty. Tym to obcinałem, chat. Nie, czar, to jest akurat do waty. Tego będziemy potrzebować. Tego chyba będziemy potrzebować. Kręcioła potrzebuję, tylko ja go dałem. Ty, lipa teraz trochę. Dobra, mam chat. Mam. Ez. Czad, ja się zmacham, zanim zamontuję tą grzałę, przecież to jest żart. Urośni, dzięki, postaram się. Specjalnie z myślą o tobie kupię hormon wzrostu, byku, okej? Okay? Dobra, pokczam. Super, czad, będziecie widzieć, co tu robię. Jak to masz 32 lata, to jestem Żyd. Nie czytam do końca tej wiadomości. Czemu kamerka inaczej ustawiona? Bo, byku, teraz grzałę zmieniamy, czaisz? Robiona jest transplantacja, kurde, organów mojego moda do wapowania. Ale masz syf na biurku. A ile razy mam mówić, to nie jest syf, ja tego nie sprzątnę, to jest wypalone, po prostu są dziury w blacie. Zostawiam! Autoplay mnie właśnie ustawił! Ja pierdolę, ale kozak nuta się odpaliła. Dobra, biorę. Bangla, nie? Jak coś? Teraz muszę uciąć delikatnie nóżki, ale nie tak, znaczy te, wiecie, no kurwa, te gówna odgrzały. Ale nie tak, żeby już, wiecie, je zamontować, tylko żeby je zmieścić do dropa. I drop jest na tyle wygodny, że ja mogę sobie tam dociąć to, wiecie, później. Swoją drogą, jak montowałem grzały na YouTubie, rozpierdolę takie to gówno, tylko inne. Po prostu ucinając grzały, rozjebałem się w pół, nie wiem, jak to zrobiłem. Wiecie co, ja mam dodatkowe światło zapalę. Dobra, teraz jest git. To jest lepszy niż wasz song request, czajcie to? Beka z was. A, to też długa piosenka. Donald Trump kontra Hillary Clinton. Cza. O, teraz emocjonalna akcja się dzieje. Wszystkie jest lepsze niż wasz song request? Kurde, ale hejtujesz, Kimi. Ej, wygiąć tego nie mogę, to nie jest zabawne. KW. Przecież tak działa, łapie wyższy lot niż sąsiad T-Volta po trzech gibonach. Nie, nie jestem sąsiadem T-Volta. A, wkręcam. Dobra, nie do końca. T-Volt, jesteś może na czacie? Jak tam twoje trzy pane dropy, które za mocno wkręciłeś, KW. Tak, oblizuję wargi, jak się skupiam. Shut up. Dobra, trochę krzywo, ale wiecie co, w chuj to mam. Beka, dobrze, nawet to wkręciłem, dobra. Myślałem, że będzie gorzej. Mogło być gorzej, ale nie jest. To się liczy, czad. Wiesz, co się liczy? Dzwonek, gdy jesteś przy tablicy. Tak mi kiedyś Janusz mówił, kurwa, cały czas. Dobra, jeszcze nóżek nie ucinam. Jak zapomnę uciąć nóżek, bijcie mnie. Mocno. Dziękuję, bo czasami mi się zdarza. I później ogarniam, czemu mi shortuje cały czas atomizer. Albo nie, dobra. Najpierw utniemy nóżki i rozgrzejemy jedną grzałę. Bo to jest niska oporność. Duże chmury będą robione. Duże. Chuj duże. Dobra, ja ogarniałem zajebisty sposób na ucinanie, kurwa, nóżek na dropie, żeby po prostu do góry nogami dać te obcęgi. Kurwa, pewnie mi się zaraz przyspawa do bazy, jak tego nie wyjdzie. Dobrze jest. Byle nie zostało w środku, bo jeżeli generalnie zostanie tutaj jakiś kawałek drutu, to to się, kurwa, przyspawa do bazy i mi wypierdoli w łapie kiedyś, przysięgam. Bawię się drutem, tak, czat, KW, dorosły mężczyzna bawi się drutem. Dobra, na 70 watach tego nie rozpalam, bo ja się tego boję. To są dwa rodzaje drutu, czat, dwa, nie jeden. A, o, kurwa, to jest gorące, ja pierdolę. Zapomniałem. Dobra, zwiększamy wattage, chat. 40, dajmy 5. Równe 45 W. Dobra, tutaj na środku nie rozgrzewa się idealnie, jak możecie zobaczyć. Chwila. Ale widzicie, jest ten środkowy taki mini drut, który się nie rozgrzewa, ale to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Dlaczego to jest okej? Okay? Normalnie to było nieakceptowalne. Normalnie tego nie dałoby się znieść. Ale tu są dwa różne rodzaje drutu. Chociaż nie? KW, dobra, nieważne, jeb głupotę. Tam jest chyba jeden drut. Tak, bez kitu, dobra, musimy to wyrównać jednak. Czyli co teraz robimy? Ściskamy sukę jak najbliżej się da i ją później rozczesujemy, żeby były delikatne tylko takie szpary, ale o równych odstępach. Tak mi się wydaje, chyba, nie wiem co robię w sumie. Byleby nie wybuchło mi w łapie i będzie dobrze. A jak tak, to przynajmniej będzie content na YouTube'a, ez. Widzicie, teraz się od środka rozgrzewa dobrze. Trzeba ją pościskać. Równo się rozgrzewa, czat, mamy to. Wata, czat. Dobra, nie wiem jak dużo waty potrzebuję, zdaje mi się, że to jest trochę za dużo. Jest zablokowane, nie zabije mnie. Polecam tak zwane sznurówki, szybciej jest. Skończyły mi się moje sznurówki. Dobra, chcę dużą ilość waty przez to przepchnąć, czat. To jest ważne, żeby zasysało ile likwidu to może, bo to jest chmura build. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, który mój likwid będzie miał największą ilość gliceryny, szczerze powiedziawszy. Zdaje mi się moja samoruba, ale... Chociaż ten watermelon też będzie miał sporo. Dobra, chwila, dajcie mi to mocno ścisnąć, żeby łatwo przeszło przez środek, żeby nie zdeformować tej grzały, bo będzie mi przykro. Build pod igni. No, to jest build pod igni, byku. Dobrze jest, jest git. Przeszło gładko, jest git. No, to jest dość spora ilość waty. Co tu się robi? Stary, drut, wata, emocje, dymy, dosłownie dym i dymy. Dobra, spróbuję z tym. Oszczędność waty, czat, bo...
Już jeden ten. Nie, dobra, nie, nie, to nie będzie zasysać VAT-u w ogóle. Dobra, jakbyś wybuchł, to będzie jakiś pośmiertna wyprzedaż twoich rzeczy, na przykład chciałbym komody z IKEA zgarnąć. Będzie czat, można zorganizować coś takiego. Tylko musicie do Szkocji się pofatygować, bo nie wiem, czy przesyłka się będzie opłacać, wiecie? Dobra, wezmę jeszcze jedną część VAT-y. Dobra, teraz ostrożnie, żeby nie przegiąć. Dobra, tyle będzie rozsądnie, mi się wydaje. Jest git, ja biorę kompa. To co ja biorę ze sobą do grobu? Chyba tajemnice moje. To sobie zostawię na przyszłość. Scebulakuję, kurde, trochę VAT-y. Proste, że tak, żeby jej nie wywalać. Miłość biorę. Nada. Serio? Ja biorę ściany, ja biorę skarpetki, ja konta bankowe i Steam. Miko, słusznie, kurde, ale o PayPalu nie powiedziałeś. Głupi jesteś. A już miałem cię pochwalić, że mądrze powiedziałeś. Za dużo waty, czat, za dużo waty. Nie, dobra, jest git. Żartowałem. He, KW. To był żart. Prank. Za prank, bro. Ja czapkę biorę. Nie, tylko nie czapkę. Czapkę ty. O, czapkę do grobu wezmę. Ja Lumixa. O, to jest. Ferna. Ja biorę ziemniaka z szafki. Pogiu. Dobra, czat. Ucinamy watę i robimy, kurwa, wielki test. O kurwa, teraz ciut za krótka. A dajmy, dobra. Idealnie. Dobra, wyczeszemy ją. Czekajcie, dajcie mi też z drugą stroną. I naprawdę, czy to je i czy to będzie chmurzyć? To są dwa najważniejsze pytania, na które zaraz dostaniemy, kurwa, odpowiedź. Czat, trochę za krótko przyciąłem watę. Nie wiem, czy to będzie duży problem. Módlmy się, że nie. Nie, no dobra, po prostu będę ręcznie zalewał. Tutaj jest za krótka wata. Tu. Ona nie do końca wchodzi. Nie do końca styka się z bazą, ale ona i tak jak się nasączy, to ona się trochę przedłuży. Bo póki co te takie ucięte kawałki wystają. Tu jest dobrze. Do środka nic nie wchodzi, więc jest przepływ powietrza. Jest dobrze. Bierzesz panele podłogowe. Kurwa, to bierze moją godność na przykład. Czym to zalać teraz, czat? Dobra, robię ankietę. Opcja numer 1. Opcja numer 2. Opcja numer 3. Opcja numer 1, 2, 3. Widzę, 3 wygrywa. Dobrze. Opcja numer 3 jest zalewana w tym momencie. Wyłącz już muzykę? Absolutnie nie. Ona jest wymagana, stary, w tym momencie. Dobra. Ale mi się trzęsą łapy, czat. Żebyś nie upi***ć się tylko. To jest najgorsze, co może być. Nawet jakby mi łapę uchuj tym. Mam po łapie. Nie przejmuję się wtedy. Jak sobie ją upi***. To jest gorzej. Benzyną zalej. To by było ciekawe, szczególnie przy kurwa rozgrzewaniu tego. To musi mieć fuj likwidu, chat. No kurwa pod moim oknem? Ja pierdolę, jacy tu pojebani ludzie mieszkają. Co to kurwa było? To z piwnicy jakieś dźwięki. Mąka jest. Mąka WWT. Widzicie, ile to tworzy dymu? Ja to przetrzymałem przez lekko ponad sekundę. Strzeliło mi prosto w łapę. I to jest tylko 100 wat. Tutaj będzie kurwa hardcore, nie? Ten pokój dzisiaj jest cały siwy ogółem, wiedzcie tyle. 100 wat nie wydaje się dużo, ale kiedy weźmiecie pod uwagę, jaki to jest typ drutu i ile tu jest gliceryny w tym likwidzie. To jest ratio niby 70/30, ale są likwidy, które się bardziej i mniej dymią. Ten jest akurat jeden z bardziej dymiących, który wybraliście. Dobra, czat, zalałem tam tyle likwidu, że jak teraz będę miał bobra, to chyba się zesram. 0,9 sekundy to trzymałem, czajcie kurwa? 0,9! Kurwa, czemu po czasie oparzenia czujesz jako człowiek? Dobra, jeszcze trochę na drut. Pełne airflow czy zamykamy górne... Nie no, pełne airflow. Full open lecimy. Dobra, czat, chwila prawdy. Wiecie co? Ja wam z dwóch perspektyw to pokażę. Jakby mi mikrofon nie zasłaniał tym, to kurwa docenił ostro. Dobra, wielki test, czat, wielki test. Jak zdechniesz, to na dwa kadry, dokładnie tak, proste. Dobra, chyba boję się, będę z wami szczery, trochę, w sensie gorzej jeżeli... Dobra, z tym. Półtorej sekundy trzymałem ten przycisk tylko. Boję się wziąć większego bucha, tak? Boję się wziąć większego bucha, że kurwa pierdolę na ziemię. Nie, muszę zalać, czat. To było jeszcze mniej, to było 1-4 sekundy. Dawaj, nie bądź pizda. Taki mądry kurwa jesteś. Ja tylko przypominam, że nikotynę też czujesz kurwa o wiele mocniej na tym. I zaczęła mnie boleć głowa, czajcie to? Jak najdalej się mogę oddalić od biurka, czat. Ten pokój dzisiaj jest cały siwy. Nie umiesz duże chmury. No ja nie mam builda, wiecie, ja powtarzam, dla wszystkich waperów to nie jest mechanik na kurwa customowych drutach, które są w 100% pod chmury robione, ale to jest wciąż pojebane dość. Jak na to, czego na co dzień używam? Ten pokój już jest cały siwy, kurwa, a wziąłem dopiero parę buchów, czajcie to? Patrzcie się, co tu się dzieje, kurwa! Potem będziesz się czuł albo jak bug, albo jak trup bez kitu.